Okej, okay, cześć wszystkim. Witajcie dzisiaj na odcinku z Farming Simulator 19. Nie będzie to żadna kontynuacja tej już zaczętej przeze mnie serii na mafię bodźkowo, tylko postanowiłem nagrać recenzję, to jest chyba dobre słowo, recenzję mapy, która się ukazała bardzo niedawno. Dla mnie no to było chyba 2 dni temu. Od momentu, jak to nagrywam, to było chyba 2 dni temu. Mapa się nazywa właśnie Jaśminowo. Jest to mapa taka typowo w polskim klimacie. I całkiem dobrze się właśnie odnajduje. No na pewno miał autor na myśli, żeby ją stworzyć w polskim klimacie. I się całkiem w porządku w nim odnajduje. Ja już sobie tutaj ogarnąłem gospodarstwo. Jest tutaj... Tu jest dom, no to on tutaj był, ja go nie modyfikowałem, on już tutaj od razu był. Jest to taki fajny rodzaj modu, ten domek. Ja bardzo cenię w sumie takie mody, bo nie lubię do końca takich, no jak jest dom taki zwykły, statyczny, nie można do niego wejść, no to nie jest już takie fajne. A jak można sobie tak normalnie do niego wejść? Tutaj mamy tę kuchnię, tutaj jadalnię, stolik, tutaj łóżko, możemy spać. No to jest zupełnie już inny klimacik moim zdaniem, ale nie o tym w sumie miała być mowa. Myślę, że powinniśmy właśnie przejść do jakiegoś tam przejrzenia tej mapy, nie? Myślę, że zrobimy rundkę autkiem do złudzenia, przypominającym, no to jest właściwie, a nie, to chyba to nie ta strona garażu. Czekajcie, o. To nie ta brama garażowa. To tutaj, autkiem do złudzenia, przypominającym Warszawę. Samochód jakże kiedyś popularny na naszych ulicach. Do złudzenia przypominające w zasadzie, no to jest Warszawa, tylko... A, sorry. A, może nawet MZ-ka by była lepszym. Dobra, to przejdziemy się MZ-ką. Ale Warszawka jest, no tak naprawdę to jest gaz, nie? Ale to jest to samo. Warszawa to tak naprawdę była pabieda, tylko radziecka pabieda, tylko po prostu była nazwa zmieniona i u nas była produkowana. Ale to nie o tym ten odcinek, bo znowu się rozgadam i będzie to za długie. Tym samym będzie to przynudzanie, ja tego nie chcę. No dobra. Jednym z takich mankamentów, które się od razu rzucają w oczy, jak wyjedziemy tutaj z tego terenu przeznaczonego na nasze gospodarstwo, jest, że naprawdę wąska droga. I to jeszcze z takim dużym progiem. W ogóle ten próg jest... Ja nie wiem w ogóle, co miał autor na myśli, tworząc taki... Tak wysoki próg, próg, te pobocze jest w ogóle taki uskok duży. Nie wiem, co miał autor na myśli. I ogólnie ta droga jest wąska. Jeżdżą po niej normalnie samochody, no jest tutaj ruch na niej ogarnięty. Jeżdżą tylko w tą stronę, tak jak my teraz jedziemy, ale w drugą stronę już nie. I ogólnie samochody, jak jadą, zajmują całą szerokość jezdni i to mi się w sumie nie podoba. No, powinno to być w jakiś sposób rozwiązane, powinna być poszerzona ta droga czy coś, bo słabo, że nie można się normalnie wyminąć. Ogólnie mapa jest o tyle spoko, że jest pierwsza duża. W miarę, no oczywiście są większe, ale jest, no, trzeba przyznać, że nie jest mała. Tych pól jest tam 150 czy 152 pola, no to jest dużo. I pola są właśnie w takim typowym polskim klimacie. Niektóre z nich są małe, niektóre z nich nie mają nawet 3000 metrów. Niektóre mają po 2000 metrów. Oczywiście niektóre mają i po 3 hektary. Ale to właśnie jest takie zróżnicowanie typowe dla Polski, no, dla naszego kraju. Że te pola w jednym miejscu nie są jakieś ogromne. Często właśnie może mamy do czynienia z małymi poletkami. Te tutaj nie są takie do końca małe. Jeszcze, bo mi się wydaje, że można trafić na sporo mniejsze na tej mapie.
A tutaj to ile puchek? O, 6400 metrów. No, no to jeszcze nie jest. Jeszcze są dużo mniejsze pola. Ale patrząc dalej, ale ładnie się prezentuje ta ANZ-ka. Kurde, na tej łączce, na tej polnej dziurce. Klimat jest, kurde. No, no to tak ogólnie, to wizualnie, no to mapa jest całkiem przyjemna, no. Jest zalesiona i ten teren jest taki w sumie pomieszany. Składa się tutaj tak naprawdę no i z równin, ale też jest dużo pagórków. Więc to też jest w sumie ciekawe. Ale dobra. Ej, w ogóle tak teraz patrzę, to całkiem jest wiarygodny ten wskaźnik prędkości w tej MZ-cie. Bo przy 70 to jest już stuprocentowo wiarygodne. To rzeczywiście fajna sprawa, bo rzadko właśnie te wskaźniki, jak już działają na tych maszynach, na tych modzikach, no to rzadko mają odzwierciedlenie. Mówię tutaj o samochodach czy też motocyklach. No ale nieważne. Idziemy tutaj, no. Tutaj jakieś tam się zaraz kończy mapa. Tu są takie podłużne pola. My tutaj wbijamy szybko na tą drogę. Zaraz zobaczycie, mam nadzieję, że samochody jadą tylko właśnie w jednym kierunku i że jak już jadą, to zajmują całą szerokość jezdni właściwie. Widzicie, całą szerokość jezdni zajmują. Jadąc motocyklem nie ma takich problemów, ale wyjechać kombajnem na taką ścieżkę, no to jest droga asfaltowa, ale jest szerokości tej drogi polnej, więc to jest dosyć słabe. Tutaj jesteśmy przy kukurydzy, ale tutaj jest jeszcze, widzę, jeziorko. Znaczy jeziorko, rzeczka. Jaka nie ma tutaj, myślałem, że tutaj będzie mostek, a tu jest po prostu taki spadek w dół. No rozumiem. No i co? No i mamy tutaj do czynienia, mamy tutaj trochę takich małych poletek, aczkolwiek one chyba nawet nie są aż takie, nie wiadomo jak małe, ale... A nie, są malutkie, no. Tak jak mi się wydawało, 1600 metrów, takie pole. 1900 metrów. Ale to właśnie o to chodzi, bo w naszym kraju jest niemało takich poletek, które są dalej uprawiane, więc klimacik jest zachowany, więc to akurat na duży plus. Dobra. Tutaj właściwie no pola jak w każdym innym miejscu, więc przemieścimy się dalej. Mapa jest spora, więc można grać w sumie na niej, jest spora. Tutaj skręcimy w kukurydzę. Spora i zróżnicowana, więc można grać na niej zarówno małymi maszynami, jaką 30 można wszystko obrabiać, główny ciągnik, albo też jakimiś większymi, znaczy średnimi maszynami, że tak powiem. Dobra, no i tutaj sobie jedziemy, no widzimy pola. Budynków jest dosyć mało w ogóle na tej mapie. Takich gospodarstw jest dosyć mało, tu widać trochę. Tu jest jakieś gospodarstwo, to jest chyba w ogóle skupno. Ale jest tego dosyć mało, mogłoby być tego więcej. Tutaj dojeżdżamy do takiej drogi, która jest no, w porządku. Jest to już szeroka dwupasmóweczka. Pojedziemy tą dwupasmówką, to taka główna droga na tej. Główna droga na tej mapie. Dobra, wyprzedzimy go. No, tutaj mamy czy stację benzynową, czy coś, no. Nie, przepraszam, to nie był samobiskup, już się pomyliło. No i co, jedziemy. Właściwie przecina tą mapę całkowicie od północy na południe. Ta droga, no. O tyle dobrze tutaj łączy nas ze sklepem, czy łączy też z jakimiś innymi skupami. Całkiem w porządku.
Fajnie jest, że jestem też skrypt właśnie ruchu drogowego. Narzekałem na tych wąskich dróżkach na to, ale nawet na tych wąskich dróżkach, no to dodaje realizmu, że coś się porusza. Więc spoko w sumie. Tutaj jest moja nie 30, C328 dokładnie. Sobie tutaj kosiłem łączkę, jeszcze nie skończyłem. Bo trzeba nagrać dla was odcinek. No i teraz widzicie, mapa ma też dużo takich wzniesień. To jest szczególnie na po prawej stronie tej mapy. Znajduje się kilka takich wzniesień. Tu są jakieś budynki, ale to też nie są takie normalne budynki gospodarcze, bo to też jest skupno. No tak, to rzeczywiście jest taka ta mapa dosyć pusta, jeśli chodzi o budynki. Jak są to budynki, to bardzo często one są po prostu, no, jakimiś... No dobra, to nie jest, to nie jest żaden skup, to jest jakieś statyczne takie gospodarstwo. No ale co, to tu już jest skup, no nie ma za bardzo takich normalnych, statycznych gospodarstw więcej. No i nie wiem, czy też jest w ogóle jakieś inne miejsce na gospodarstwo niż to, na którym ja mam swoją gospodarkę ogarniętą. Nie wiem, nie mam pojęcia w sumie. Musiałbym to sprawdzić, ale nie wiem, na ten moment nie wiem. Więc dobra, no. Wydaje mi się, że mapę w miarę pokazałem. No, znaczy nie pokazałem całej, ale... Czy się wypowiedziałem tak, no, powiedziałem to, co myślę. W ogóle dam wam w opisie do niej link, żebyście mogli, jak będziecie chcieli, od razu sobie ją pobrać i na luzaku zainstalować i samemu potestować. Mapa moim zdaniem ma potencjał. Trzeba w niej poprawić kilka rzeczy. Aczkolwiek jest naprawdę ciekawa i ten, co to zrobił, odwalił, no, kawał dobrej roboty i mam nadzieję, że nie zaprzestanie i że będzie tę mapę dalej poprawiał. Więc ja teraz już wracam na gospodarstwo. Myślę, że dojedziemy właśnie do gospodarstwa. Tam się szkoda, że nie pojechałem jeszcze jakąś inną drogą. No ale trudno. Ale powiem wam, że jestem bardzo zadowolony z tego, jak się prezentuje ta MZ-ka tutaj na tej polskiej wsi. Fajnie to wygląda, naprawdę fajnie, naprawdę spoko. Dobra, zjeżdżamy już tutaj na nasze gospodarstwo. Zajedziemy może nawet od tyłu, bo od tyłu tutaj mam tutaj inne zabudowania. No, tutaj stoi mój główny ciągnik, 80. Mam jeszcze 60 i 30, ale to nie o tym teraz. To nie o tym dziś ten materiał, więc dobra. To by było na tyle. Gaszę motocykl, jeszcze się dotoczę kawałek. Dobra. Gaszę motocykl i to by było na tyle. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie filmu. Tak jak mówiłem przed chwilą, link będzie w opisie do tej mapy. Możecie sobie ją pobrać, samemu potestować. No i co? My się widzimy w następnej produkcji. Jeszcze raz dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się, cześć.